Cześć wszystkim. Oczywiście dzisiaj witam serdecznie w tym filmie, który ma przedstawiać naprawę i diagnostykę tego skutera Piaggio MP3 500 HPE. Tam ktoś dobrze zwrócił uwagę, że tam po 2018 roku, czy którymś tam zaczęli to produkować. Ja przepraszam za mój błąd. Ja tego nigdy nie sprawdzam, dopiero sprawdzam takie rzeczy na konkretnie. Jeśli zamawiam części, wpisuję sobie VIN, wtedy wszystko wiem. Wiem, powinienem to wiedzieć, ale nie do końca obowiązkowo. Dobra, mniejsza o to. Moi drodzy, od czego zaczniemy? Jak słyszeliście w tym filmie z zapowiedzią, że strasznie waliło w silniku, serwis w Holandii po prostu, no, zwyczajnie rozłożył ręce, a tylko dlatego, żeby chyba nie robić kosztów, bo takie informacje mam od klienta. Ale najważniejsza rzecz, kiedy to się stało? To się stało wtedy, kiedy klient jadąc na tym skuterze przejechał przez próg zwalniający. Wtedy po przejechaniu przez ten próg zaczęło to po prostu stukać w silniku i od tego momentu zaczął się cały problem z tym silnikiem. Więc ja zacznę od rozebrania wariatora. Muszę zdjąć filtr powietrza, żeby tam się dostać. Zdejmę pokrywę wariatora. Zobaczymy, w jakim stanie jest napęd. Czy aby przypadkiem nie jest to wina napędu, bo odgłosy ktoś też tam dobrze zauważył, pod filmem napisał, że to dźwięk jakby przekładnia. Ale powiem wam szczerze, ja ten silnik osłuchałem dookoła i to wygląda tak, że po prostu ten dźwięk jest wszędzie. Jest wszędzie, więc to jest jeszcze najgorsze do zdiagnozowania. Możemy spróbować to zrobić stetoskopem, osłuchać ten silnik, ale już miałem kiedyś taki przypadek, że ten silnik po prostu stukał wszędzie, po prostu stukał wszędzie. Dobra, ja się zabieram za demontaż przekładni CVT i zaraz do was wracam. Powiem wam tak, moi drodzy, śruby są strasznie objechane. Zobaczcie, ostrość złapało, śruby są poobjeżdżane. Każda śruba z innej parafii. Tutaj jest gwiazdka, w obudowie nie powinno jej być. Tutaj śruba jest nieprzykręcona w ogóle, luźna. Tutaj jest tak objechana śruba, że ja nie wiem, czy ją w ogóle czymkolwiek odkręcę. Zaraz zobaczymy, co da się zrobić. Muszę wziąć latarkę, poświęcić po sobie i sprawdzić, czy... Co to za śruba w ogóle jest? Jezus Maria! Powiem wam tak. Informacje od klienta, może kamera do góry. Z informacji od klienta mam takie wiadomości, że serwis zaglądał do przekładni, sprawdzał tą przekładnię, więc żeby sprawdzić tą przekładnię, i tak mimo wszystko trzeba ten filtr odkręcić, żeby tam się dostać. Ja zawsze odkręcam cały filtr, ale chyba będę musiał na początek odkręcić tylko tą pokrywę filtra powietrza, żeby nam to tutaj puściło. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie jest ciekawie, nie jest dobrze. Powiem wam taką ciekawostkę, ponieważ miałem przed chwilą telefon z Irlandii od klienta, który wysyła do mojego serwisu swój skuter Piaggio Beverly 350 Touring, jak się nie mylę, tak mi powiedział, gdzie notorycznie lecą paski, palą się te paski. Silnik nie odpala, jeśli jest założony pasek. Jeśli pasek jest zdjęty, silnik odpali z trudem. Robią się jakieś dziwne jaja z tym silnikiem. Także ja myślę, że to będzie bardzo dobry materiał na film. Czekam z niecierpliwością, aż ten skuter do mnie dojedzie. A jak będę już coś wiedział więcej, będę was informował w jakichś shortach, czy w jakichś krótkich, że tak powiem, filmach, żebyście mogli być na bieżąco. Dobra, ja dalej ściągam tą osłonę, bo mam tutaj telefonów mnóstwo. Przekładni CVT. Przekładnia jest otwarta. Moi drodzy, o, sprawdzamy zawsze rolkę, jest jeszcze w dobrym stanie, nie szumi, więc jest ok, nie ma luzu. Który nam zapowiadał film z zapowiedzi o tym, o naprawie tego skutera, że to koło strasznie się kręciło, ono już po prostu zaczął się, że tak powiem, proces startu tego skutera, można powiedzieć, już na wolnych obrotach, to sprzęgło strasznie, strasznie jakby już zaczynało, że tak powiem, kolokwialnie brać na tych wolnych obrotach, ciężko było je zatrzymać, więc podejrzewam, że coś tutaj jest ze sprzęgłem odśrodkowym. Zobaczymy sobie zaraz chwilę
sprawdzimy stan wariatora. No i zobaczymy, jak to wygląda wszystko. O. Dzwon jest ok. Dzwon czasem ma takie przebarwienia, moi drodzy, ale tym się nie przejmujcie, bo tutaj naprawdę wysoka temperatura przy starcie. Jeśli mamy sprzęgło sprawne i ono wysprzęgla nam podczas startu i trze przez dłuższy czas, wytwarza się bardzo szybko wysoka temperatura i ono ma prawo być troszeczkę przebarwione, ale to nie świadczy o tym, że to jest do wymiany lub zepsute. Jeśli takie sprzęgło, mamy tutaj głębokie rysy w tym dzwonie, o, i tak dalej, jest porysowane, są nierówne te powierzchnie, to wtedy się kwalifikuje do wymiany. Lecimy dalej. Moi drodzy, środkowe, na co to zwrócić uwagę? Już widzieliście, co zrobiłem, bo to jest takie moje zboczenie w tych pojazdach. Zresztą ja już nie muszę tego otwierać, tylko wystarczy, że się przejadę na tym skuterze i już wiem, co tam jest nie tak. Zobaczcie tylko. Mamy tutaj sprzęgło, ja biorę jeden palec tylko i o, no tak. Już sobie odciągam te sprężyny. Już świadczy o tym, że sprężyny są za miękkie, moi drodzy. I ten skuter zaczyna nam startować na totalnie niskich obrotach. Pojawia się wtedy nam szarpanie silnika, wibracje podczas jazdy, podczas dodawania gazu przy starcie, bo już jak już zasprzęgli ten silnik, to jest ok. Co się wtedy dzieje? Cierpią wszystkie elementy metalowo-gumowe zawieszenia. Łożyska na zawieszeniu, które są igiełkowe, które są w tej całej kołysce, że tak nazwę, silnika. Więc to wszystko ulega, że tak powiem, uszkodzeniu, degradacji. I pamiętajcie, jeśli mam gdziekolwiek jakiś luz podczas wibracji użytkowania i go nie zniwelujemy, będzie on się pogłębiał, bo każdy luz powoduje każdy następny luz i wybijają się te elementy. Ja zdemontuję jeszcze tutaj wariator. Zobaczymy, jak to wygląda pod wariatorem. Sprawdzamy przy wariatorze, moi drodzy, gładkość tego elementu, czy są jakieś wżery. Tutaj już są wżery, jest wypracowany, nawet widać i czuć pod palcem, że ten wariator już ma swoje przejechane. Nie wiem, ile ma przejechanych kilometrów ten silnik, nie pamiętam. Muszę to sprawdzić, wam potem powiem. Więc tu już widzimy, że w tym miejscu, gdzie pasek pracuje, jest wypracowany ten wariator. Przeciwtalerz wariatora. Możemy to wszystko zdjąć. No i to samo to tyczy się wariatora, prawda? Zobaczcie. Powiem wam tak. Jeśli skuter stoi, powiedzmy, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, pięć, pół roku, rok, nigdy takie coś nie stanie, ale ten skuter ewidentnie stał dłużej, albo ktoś zamontował pasek i go ścisnął na że tak powiem, na wariata, bo zobaczcie, co się stało. Odbił się cały wzór paska na wariatorze. Świadczyło o tym, że ten pasek został ściśnięty w tym momencie, bo takiego czegoś, powiem wam tak, ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem nigdy. Pierwszy raz w swojej karierze to widzę, więc ktoś tutaj jakąś gafę popełnił i to grubą. Co? Zostało nam teraz uruchomić ten silnik bez tych elementów, które mogą nam tutaj powodować jakieś stukanie, jakieś, nie wiem, no przenosić jakieś inne dźwięki. Także ja spróbuję go uruchomić bez wariatora, bez napędu. Zobaczymy, co się stanie. Dobrze, próbujemy go uruchomić i zobaczymy, co będzie. Nieciekawie.
Powiem wam jedną rzecz. Jest nieciekawie jak cholera jasna. Takie wielkie sprostowanie dla oglądających mój kanał, bo ktoś napisał, że poleciało łożysko stopy korbowodu. Ten korbowód, w tym wale korbowym nie ma łożyska kulkowego, jest łożysko panewkowe, takie ślizgowe, no to musimy powiedzieć, że to jest panewka. Ja podejrzewam, że nie wiem, no gdzieś nam brakło oleju, bo żeby takie coś się stało, to no, musiałoby nie być smarowania, prawda? Więc trudno mi stwierdzić cokolwiek, co mogło się stać. Ja bym na swoim miejscu wymyślił układ, że jeśli nie mamy ciśnienia oleju w silniku, ma się od razu wyłączyć i koniec. To jest bardzo prosta sprawa do spełnienia. Nie ma najmniejszego problemu zrobienia czegoś takiego w każdym silniku. Zapobiegałoby to uszkodzeniu silnika, tak? Jeśli mamy niski poziom oleju, ten olej gdzieś nam się tam zapala, a my tego nie zauważamy. Bo pamiętajcie, jeśli jeździmy na motocyklu, no są ludzie, którzy po prostu zwracają na to uwagę, a jest szereg ludzi, którzy po prostu jadą. No ja też nie zawsze zwracam uwagę na to, czy tam mi się jakaś kontrolka oleju zapali w motocyklu, bo patrzymy przed siebie, tak? Tym bardziej, że jeśli jeździmy z jakąś większą prędkością, skupiamy się ewidentnie na drodze. Więc dla mnie taki system byłby fajnym rozwiązaniem, żeby po prostu silnik wyłączał się, jeśli nawet się ta kontrolka zapali. Silnik musi się wyłączyć, wtedy wiemy, że coś się dzieje nie tak. Nie wiem, może coś takiego ktoś by wymyślił. No byłoby dobre, byłoby naprawdę dobrym rozwiązaniem. Ale my mamy tylko taką informację, że po przejechaniu przez jakiś, że tak powiem, zwalniacz, taki pagórek zwalniający, zaczęło się to po jakimś czasie dziać. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Trudno mi powiedzieć. Widzę, że czeka mnie rozebranie tego motocykla do kości. To znaczy muszę zdemontować całe plastiki, dostać się do głowicy. Muszę sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest głowica. Bo powiem tak. W większości przypadków, jeśli to jest korba, to stukanie jest równomierne. Cały czas stuka. A tutaj to stukanie wygląda w ten sposób, że jest, nie ma. Ale jeśli dam gazu, stukanie się wyrównuje i jest ciągłe. Więc coś tutaj nie pasuje. Coś tutaj nie pasuje jak jasny gwint. Powiem wam, jestem sam ciekawy, co tutaj może się dziać. Zatem ja zabieram się raz za rozbieranie tych plastików. Troszeczkę czasu to minie, więc ja tego nawet nie będę nagrywał, bo to jest pomyłka. I wracam za chwilę, jak już będę miał rozebrane, otworzymy sobie pokrywę zaworów, zdejmiemy pokrywę zaworową. Zobaczymy, co tam się rzeczywiście podziało. Moi drodzy, mam już rozebrany ten motocykl, ten skuter. Zobaczcie, jak to musi wyglądać, żeby była możliwość dotarcia do zaworów w swobodny sposób, do całego wałka rozrządu. Ja już nie mówię tutaj o demontażu pompy ABS-u, żeby tu można wykonać jakiekolwiek konkretne pomiary. Wiele osób robi tak, że tą inspekcyjną klapką wchodzi tam, ściągają te klapki no i regulują zawory. Nie wiem, jak tam wejść dwoma rękoma i wyregulować zawory, bo to dla mnie jest niewykonalne, a wykonalne. Może są tacy magiki, biorą dziecko dwuletnie i to dziecko tam rączkami sobie coś reguluje. A jeśli nawet się uda, może jak będę mówił, to może do kamery, a może nawet jeśli się uda komuś dorosłemu takie zawory wyregulować w ten sposób, no to dla mnie to jest chyba nie do końca fachowe, bo powiem wam, miejsca jest naprawdę mało. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Jak mało miejsca jest z góry, patrząc, a nie mówiąc już o tym, zobaczcie, o tym, jak ma ktoś tam wejść dorosły i wyregulować zawory. Do zaworów musimy podejść z tej strony. Musimy całą pokrywę zaworową zdjąć i dostać się do zaworu, więc nachodzi mnie taka myśl. Już mówię wam, o co mi chodzi. Moi drodzy, powiem tak. Rzadko używam tego słowa. Nie chcę tego słowa używać wobec żadnego pojazdu, bo ten skuter z zewnątrz bardzo fajnie wygląda, ale dla mnie to jest straszny ulep. Co ja rozumiem przez to, że mówię ulep. On jest chyba poskładany z 10 skuterów, moi drodzy, tym bardziej, że brakuje naprawdę śrub mnóstwo i nie sądzę, bo było to w autoryzowanym serwisie w Holandii, nie sądzę, że autoryzowany serwis pozwolił sobie na to,
żeby brakowało śrub przy plastikach. Tutaj, z tej strony, cała wanna, że to tak powiem, ten schowek pod kanapą, tam brakowało trzech śrub, moi drodzy. To jest rzecz, która się trzyma, wiecie, no skuter jest takim pojazdem, który też odczuwa wibracje, jeździmy po drogach, drogi są nierówne, to wszystko musi być przykręcone, tam brakuje śrub po prostu. I nie sądzę, żeby autoryzowany serwis tych śrub zapomniał włożyć, a jeszcze bardziej dziwi mnie to, że ktoś stwierdził, że to było sprawdzane w serwisie autoryzowanym, ta głowica, ten rozrząd. Nie do końca chce mi się wierzyć. Ja to spróbuję sprawdzić, zweryfikować, czy tam cokolwiek było ruszane, bo ten motocykl już po tym zabiegu nie jeździł, on stał. On stał u mnie jakieś 4 tygodnie, bo czekał w kolejce na swoją kolej, a w Holandii w serwisie też potem czekał, bo go niby złożyli, poskładali, oddali. Oni nie chcą wiedzieć, dalej robić, bo koszty mogą być za wysokie, coś w tym stylu. Więc tak jak mówię, no, ja to spróbuję zweryfikować, czy tam było zaglądane. Aczkolwiek nie do końca chce mi się wierzyć, ponieważ nawet śruby, które trzeba było odkręcić, żeby to wszystko rozebrać, były tak zapieczone, że nie mogłoby być nawet po 3 miesiącach tak zapieczone, powiem Wam szczerze. Nie chce mi się w to wierzyć, naprawdę. Ja podejrzewam i śmiem powiedzieć, że tam chyba nikt nie zaglądał. Także ja teraz spróbuję dostać się do pokrywy zaworowej, zdejmę ją i pokażę Wam, o co tam chodzi, ja sprawdzę, co tam się dzieje. Czy będę mógł w ogóle cokolwiek tam dojrzeć, bo jeśli będzie uszkodzony wałek rozrządu, jego krzywki, jego dźwigienki, to my będziemy mieli problem po prostu ze zweryfikowaniem, bo nie będziemy widzieli, chyba że kamerą inspekcyjną, ale zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda. Jak widzicie, musiałem zdjąć nawet podnóżki te plastikowe, żeby mieć swobodny dostęp do zaworów, do głowicy, do pokrywy. Ja już ją odkręciłem. Zobaczcie, ja dopiero w tym momencie jestem w stanie w miarę swobodnie wyjąć tą pokrywę zaworową. Chociaż to nie jest proste. Jeszcze muszę tą masę tu odkręcić, widzę. Nie jest to proste, powiem Wam. Także jeśli ktoś Wam mówi, że w tym modelu motocykla, w Piaggio MP3, wyreguluje zawory, nie rozbierając tego, nie chciałbym głupio zażmieć, ale chyba jest Bogiem, naprawdę. Robi to telepatycznie, nie dotykając, nie wiem, jest jakimś, nie wiem, Kaszpirowski może, o, tak bym to nazwał, nie odbierzcie mnie źle, także zobaczcie, no, to jest niewykonalne, po prostu, żeby to zrobić prawidłowo, zobaczcie, ja dopiero teraz jestem w stanie wyjąć swobodnie tę pokrywę zaworów, ale już to widzę, to co teraz już widzę, to mnie normalnie szlak trafia. Zobaczcie, ile tu jest silikonu znowu nawalone. Co ci ludzie mają z tym silikonem? Przecież jest uszczelka, jeśli uszczelka nie cieknie, a powiem Wam, że rzadko uszczelka cieknie w tych motocyklach, ogólnie w większości motocykli, chyba że ten motocykl ma, nie wiem, 20-30 lat i ta uszczelka nie była wymieniana podczas, że tak powiem, zmiany regulacji zaworów, to sprawdzamy, jeśli ta uszczelka jest, znaczy ogólnie, że tak powiem, według sztuki powinno się tą uszczelkę wymieniać co zdjęcie tego dekla. Ale jeśli my tą uszczelkę mamy miękką, ona nie jest twarda, nie jest spękana, to nie ma żadnych przeszkód, żeby tej uszczelki nie wymienić. Więc niepotrzebnie ktoś tutaj walił tony silikonu znowu, żeby to po prostu, jeszcze to jest chyba jakiś silikon marnej jakości, bo on się tutaj po prostu rozpada po kontakcie z tym olejem. Zobaczcie, takie coś tutaj wisi. Grubo, grubo, naprawdę. Czytam, aby na pewno serwis autoryzowany zaglądał do tych zaworów, do tego silnika, moi drodzy. Zachęcam serdecznie do zdrowego komentowania tego. No naprawdę, nie ciekawe, jakieś kawałki czegoś tutaj są, zobaczcie. Nie wiem, co to jest. Jakaś guma, jakaś piana. Słuchajcie, nawet piach się tu pojawił. To nie jest piach, który wpadł mi podczas zdejmowania, bo nie było możliwości, ale to jakiś piach nawet jest. Nie wiem, dobra. Szukam dalej, patrzymy, co tam się dzieje, dobra? W tych zaworach. Moi drodzy, przekręciłem wał korbowy w pozycję ustawiania zaworów.
Tłok jest w tym momencie praktycznie w GMP, w górnym martwym punkcie. A momencik, ja tu zrobię jakieś takie, żeby to można było zaobserwować. A tutaj oznaczenia na wałku, spróbujemy to jakoś wam tutaj pokazać. Znaczy spróbujemy, spróbuję ja. Jestem sam jeden, więc to ja próbuję. Język polski. Zrobię teraz zoom na ten wałek, zobaczcie. Będzie to widać bardzo wyraźnie. Mam tu lustrzane odbicie w monitorze, więc... Więc tak, jak widzimy, mamy wskaźnik, kreska tutaj na zębatce rozrządu pokrywa się z tymi kropkami. Wy z waszej perspektywy możecie to widzieć, że to jest przesunięte, ponieważ troszeczkę wyżej jest kamera, ale to na pewno jest, uwierzcie mi, prostopadle do tych kropek. Co teraz musimy sprawdzić, moi drodzy? W takim wypadku ten kompresator nie może być użyty, bo powinien być luźny. Więc ruszając tym ciężarkiem od dekompresatora, widzimy, że dekompresator nie jest naciśnięty przez zawór. No i powinniśmy teraz sprawdzić luz zaworowy i będziemy wiedzieli co i jak. Ponadto sprawdzamy sobie napięcie łańcuszka rozrządu. Wystarczy go tylko, ja może z tej strony przejdę. Wystarczy nim tak poruszać. Jeśli on tutaj będzie luźny, to znaczy, że ten łańcuszek już jest do wymiany, albo gdzieś tam ten napinacz nam nie dopiął. Za chwilę wam coś pokażę, bo coś zauważyłem. Powiem wam, porażka, jeśli to był autoryzowany serwis w Holandii, ja się skonsultuję z tym właścicielem tego motocykla, spytam, który to był serwis i jeśli tam serwis to dotykał, to powinien zauważyć jedną rzecz, której nie widać, a za chwilę wam pokażę. Moi drodzy, dobra, wracając do tego wałka rozrządu, tych zaworów. Pamiętajcie, luz zaworowy w tym silniku to jest 0,15 mm na każdy zawór. Na dolot, na wylot jest identycznie. Postaram się udostępnić serwisówkę pod filmem. Jeśli tych serwisówka się nie pojawi, ten link po prostu prosiłbym, żebyście w komentarzach mi o tym napisali. Tam będziecie mogli o tym przeczytać. Więc tak, luz zaworowy 0,15 mm powinien być na tych zaworach, na dolocie i na wylocie. Dotykając te zawory, powinniśmy ten luz wyczuwać już naprawdę znacznie. Jak i na dolocie, tak i na wylocie. Powiem wam, tutaj praktycznie nie ma luzu zaworowego, nie da się tych zaworów nawet ruszyć. Zaraz jeszcze sprawdzę, jaki tam jest układ zaworowy. Czy on jest na rolkach? Ja się obawiam, że będę musiał zdemontować te całe zawory, wałek rozrządu, zdjąć to wszystko i zobaczyć, co tam się dzieje. Czy to przypadkiem nie jest uszkodzony wałek? Bo wałek też czasem daje takie efekty stukania. Ale powiem wam tak, no z luzu to tutaj nie ma w ogóle. Nie wiem kto ten silnik robił, kto regulował i tak dalej. Po prostu tutaj był ktoś tutaj, kto nie ma w ogóle wiedzy na ten temat. Kolejna rzecz, którą chciałem pokazać, zaraz wam pokazuję. Tylko muszę ustawić odpowiednią kamerę, żebyście mogli zauważyć. Ja tego tu nie ruszałem jeszcze, bo ja nie miałem tutaj powodu, żeby ruszać rozrząd. Jeśli to będzie widać, ja to namierzę tutaj. Poczekajcie, tu w tym miejscu. Jakbyście zerknęli sobie na napinacz rozrządu. Jeszcze spróbuję tutaj sobie światło włączyć. Light tutaj. O, tak. Nie wiem, czy to coś pomogło, ale tam w głębi. Zaraz, ja muszę sobie tu zrobić... Tutaj mamy napinacz rozrządu w tym miejscu i zobaczcie, nie wiem, czy to widać, kurde, o, jest, tutaj, niżej, o, tutaj, no, chyba musiałbym to oddalić, bo nie ma ostrości i z tej strony wam pokazać, bo coś mi tutaj zasłania. Zobaczcie, mamy napinacz rozrządu tutaj. Czego tutaj brakuje? Nakrętki ze sprężyną, moi drodzy. Ja nie wiem, kto to tutaj robił. Naprawdę, ja jestem... Może podniosę tą kamerę. Nie lubię tak mówić nie do siebie.
powiem wam, że osoba, która robiła cokolwiek przy tym motocyklu, powinna dostać takie ciory po łapach, że dla mnie to jest niedopuszczalne. Słuchajcie, jak można nie zabezpieczyć rozrządu, który podczas pracy zużywa się i wiadomo, że ten łańcuch się nie rozciągnie po 10-15 km, ale z biegiem czasu się rozciąga, a sprężyna jest po to, żeby go dopinać i zawsze sobie doskakuje o ten jeden ząbek ten luz. Ja podejrzewam, że tutaj ktoś na chama docisnął to, zgubił śrubę, olał to i znowu się kłania, pytanie kłania, czy to było aby na... Ja się uwaliłem tego serwisu autoryzowanego, bo to jest ostatni punkt, w którym był ten skuter. Mój klient tego nie naprawiał, nie próbował naprawiać, bo się po prostu na tym nie zna, bo gdyby się coś na tym znał, no to wiadomo, że nie pojechałby z tym do serwisu. Ale to, co ja tutaj teraz widzę, rozbierając ten motocykl, to... masakra. I powiem wam taką ciekawostkę. Kupując taki motor, każdy motor, rozbierając go, wtedy zobaczycie, jak naprawdę on był użytkowany i czy ktoś o niego dbał. Czy to był handlarz, czy to był człowiek, który chce sprzedać uczciwie, bo dla mnie słowo handlarz tak się przyjęło z tamtych lat, z których ja się wywodzę, lata 80., 90. Handlarze to byli tacy nieuczciwi ludzie, którzy sprzedali, słuchaj, gwarancja do bramy i się nie znamy, do widzenia. Ale uczciwy sprzedawca nie pozwoli sobie na to, żeby czegokolwiek brakowało, moi drodzy. Więc umówmy się, że na moim kanale handlarz to będzie ktoś, kto naprawdę nie jest uczciwy, a sprzedawca motocykli to jest człowiek, który dba o swój chleb, o swój fach i tak dalej, bo to też jest jakiś fach, tak? Dobra, wracając do tej naprawy, moi drodzy. Nie mamy tu praktycznie luzu zaworowego. Zauważyłem, że jak ten motor się przegazuje, no to ten silnik za chwilę gaśnie od razu. Co to oznacza? Podpierają nam się zawory, tak? Zawory się rozciągają, nie ma luzu, jest koniec. To stukanie na pewno nie jest spowodowane brakiem luzu zaworowego, bo tak się nigdy nie dzieje, a nawet gdyby ten luz zaworowy byłby nadmierny, to stukanie nie występowałoby w ten sposób. Ja zdejmę sobie teraz łańcuch rozrządu, odbezpieczę cały napinacz, odkręcę sobie koło zębate, zdejmę cały łańcuszek, zdemontuję wałek i sprawdzę, co się dzieje, czy tam przypadkiem na wałku rozrządu nie ma jakichś problemów, aczkolwiek nie sądzę, ale musimy to sprawdzić zanim zacznę rozbierać ten silnik na mak, bo muszę wam powiedzieć, że koszt rozebrania tego silnika nie jest mały, bo pracy jest co niemiara. Zobaczcie, ile trzeba rozebrać, żeby ustawić, żeby wyregulować tutaj zawory, żeby się dostać swobodnie do zaworów. Ten dostęp jest nie do końca też taki komfortowy, ale jest. A kto ustawia zawory przez taką małą inspekcyjną klapkę? Magicy. Dobra, zatem ja biorę się za rozebranie tego rozrządu, no i za chwilę wracam z informacją, co tam się dzieje. Wyciągnę ten wałek, wyjmę go na stół, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Powiem wam, opadają mi ręce i nogi, bo im bardziej brnę w ten motocykl, w ten silnik, tym jest coraz gorzej, moi drodzy. Nie chciałbym tu jakiegoś dramatu siać, ale... Chcę odkręcić napinacz rozrządu, no i próbuję sobie tutaj, chciałem odkręcić taką blachę, która trzyma kable, przewody, może to będzie widać, słuchajcie, ja wam to tak pokażę, o. Próbuję to odkręcić, patrzę, a ta śruba jest luźna. Powiem wam, nie wiem już co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć, moi drodzy, bo to co tutaj się dzieje to jest masakra. Ja muszę zapytać klienta, czy aby na pewno to był serwis autoryzowany. Nie wydaje mi się, żeby autoryzowany serwis takie rzeczy robił. To musiał być jakiś, nie wiem, garażowy Johnny, Janusz po naszemu. Johnny, coś ty tam zmajstrował. Nie, już aż się boję, co się dzieje w tym silniku. Już nie chcę wiedzieć, jaki tam jest olej nalany, bo to potem. Dobra, biorę się dalej za tą robotę. Naprawdę, głowa mnie już boli. Głowa mnie boli. Kręcimy dalej, lecimy z tym koksem.
Powiem tak. Śruby od napinacza rozrządu były praktycznie luźne. Nie musiałem żadnej siły przykładać do tego, żeby one ruszyły. To już popuściłem wcześniej. I jesteśmy, moi drodzy, przy wałku rozrządu. Teraz pozostało mi odkręcić to zabezpieczenie blachy, tą blachę zabezpieczającą, która nam pozwoli na wysunięcie bolcy i zdjęcie popychaczy zaworowych, które no, praktycznie nie mają luzu zaworowego. Masakra totalna. Słuchajcie, nie od początku nagrywałem to, co tutaj się działo teraz, gdzie odkręcałem te śruby, ponieważ te śruby są wkręcane na kleju. I poziom emocji podczas wykręcania tych śrub sięga zenitu, więc chciałem wam zaoszczędzić jakichkolwiek tutaj kolokwialnych słów, bo jest masakra. Więc pamiętajcie, jeśli będziecie to robili tutaj, zaopatrzcie się w naprawdę dobrej klasy narzędzia. Nie jakieś torksy za 15 zł z Allegro, bo tym tego nie odkręcicie. Dobra, zdejmujemy to. Tak. Możemy wyjąć już jeden z wałków. Tutaj go sobie popchamy z tamtej strony, bo tam jest takie miejsce. Chciałbym, żeby to było dla was widoczne, ale... O, jeden wałek. Mamy jeden popychacz, zobaczcie, jest to popychacz na rolce, bardzo fajnie. Zawsze sprawdzamy tutaj jakość tej rolki, z tamtej rolki, ponieważ to jest takie jakby łożysko i w środku są igiełki. Jeśli to ulega uszkodzeniu, to mamy tutaj nadmierny luz i ten luz jest nierównomierny, ponieważ eliptycznie zaczyna pracować to koło, no i ten luz raz się pojawia, raz nie i też może powodować takie stukanie. Teraz wyjmę kolejny popychacz. Zobaczymy, co tam się stanie. O, właśnie tak. Wydechowy. Wydechowy też jest raczej ok. Dobrze, został nam jeszcze wałek rozrządu, moi kochani, bo wałek rozrządu też może być uszkodzony. Wepchnę te bolce z powrotem. Wałek powinien bardzo lekko wychodzić. No i widzimy tutaj, że... A może ja to wytrę z oleju? Przepraszam. Mamy tutaj wałek i co my tutaj widzimy, moi drodzy? Widzimy wałek rozrządu w stanie perfekcyjnym, ale coś jeszcze tu obok niego jest, bo zobaczcie, jest tu jakiś plastik, który się wcisnął. I teraz musimy się dowiedzieć, z czego ten plastik mamy. Poczekajcie, ale może oddalę troszeczkę ten zoom, żebyśmy mogli rozmawiać w oczy. Słuchajcie, plastik, gdzie mamy tutaj takie plastikowe części w kolorze białym? Na pewno nie ślizgi, chociaż ślizg może być, bo pamiętajcie, najważniejsza jest diagnoza. Nie sztuką jest to naprawić, wymienić i jest ok, tylko trzeba zdiagnozować, dlaczego tak się stało. Więc słuchajcie, no. Sprawa wygląda tak, że mamy tylko dwa elementy, trzy nawet, które są z takiego jasnego plastiku zrobione. Może to też nie do końca jest plastik, tylko to jest, zapomniałem, jak ten materiał się nazywa, to jest takie bardzo mocne tworzywo sztuczne o silnych włóknach, że kiedy ja na przykład toczę ten materiał na tokarce, to można nawet uzyskać kilometrowy wiór. Nie łamie się praktycznie, jeśli ktoś jest dobrym tokarzem. Nie mówię, że jestem dobrym, ale udaje mi się takie coś. Molibden? Nie. Dobra, jak mi się przypomni, to wam powiem.
Są tylko cztery elementy. Ślizgacz górny, dolny, prowadnik, mówię o prowadnicach rozrządu, łańcucha rozrządu, filtr oleju, ten zgrubny, który jest na dole przy wypuszczaniu oleju, taki, co się w samochodach smog nazywa, który nie zasysa tych większych frakcji. No i ostatnim elementem jest zębatka pompy oleju. Jeśli zębatka pompy oleju padła, no to taki odłamek mógłby być. Ja ten odłamek wyjmę i wrzucę go sobie tam do pudełka, żebym mógł wiedzieć mniej więcej, z czego to odleciało. No, powiem wam grubo. A to nie jest plastik. To jest jakaś ceramika. Ja to wszystko do ryja muszę wsadzić, powiem wam, żeby sprawdzić, bo wygląda to na plastik, ale... Kuźwa, to wygląda jakby to jakieś... Jakaś ceramika była. Kamień? Zobaczcie. Kamień? Dziwne, 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 naprawdę. To jest jakiś kamień, to jest jakiś jakby porcelana, odłamek od świecy, ale skąd w tym miejscu? Przecież tam świeca nie ma żadnego... Nie wiem, czy ktoś coś robił na ziemi, podniósł, coś wpadło i... Dobra, ja to tutaj wrzucę. Wałek mamy w stanie idealnym, naprawdę. Wałek jest perfekcyjny, jeśli chodzi o taką ocenę, że to tak brzydko nazwę na oko. Ale tutaj czekajcie, czekajcie, już coś widzę. Wiecie co, ja nie wiem, czy wy to będziecie widzieli, ale jakby ten wałek w jednym miejscu był przytarty i to w miejscu, kiedy zaczynają na niego napierać... Zobaczcie, może to będzie widać. Widzicie, tutaj jest taki gładki, a za chwilę zacznie się taki srebrny, o, i to takie jakby uderzenia były na tym wałku. To jest główna bieżnia wałka, na której się trzyma to. Musiałbym przeprowadzić pomiary, bo tam luzu teraz nie wyczujemy. Jest to z oleju, więc będzie trudno cokolwiek, jeśli chodzi o luz, wyczuć. Ja się boję, że to jest wał korbowy, wiecie. Mam taki wał korbowy tutaj na stanie, używany w dobrym stanie, ze sprawną korbą. Boję się tylko, że jak wymienię ten wał, to stukanie dalej będzie, bo kiedyś miałem taki przypadek. Ale ja powiem wam, coś tu się tak wyrabiało, że... Tylko skąd ta ceramika w tym? Taki ceramiczny odłamek. Dobra, no nie ma co gdybać. Jak będę gdybał, to nic nie dogdybam. Więc... Ja się zastanawiam, co mam robić dalej. Bo ponadto, że mam naprawić ten silnik, to jeszcze mam tutaj do wymiany łożyska w przednim zawieszeniu, ponieważ... Nasi fachowcy od Kalamitek, które tak pięknie reklamują, są cudotwórcze i leczące, leczniczo działające na łożyska, które są wadą fabryczną tych motocykli, myślą, że uratują świat. Ten, kto to wymyślił, mylił się grubo i bardzo ciężko mi się teraz wypowiedzieć na temat tego człowieka, bo sprzedają to na potęgę, tak zachwalają, że to wszystko pięknie, bo przesmarujesz sobie i masz spokój. Gówno, prawda? Bunsiet. Słuchajcie, baczcie. Pokażę wam teraz przykład, że byli tu nasi od Kalamitek. To w Holandii też widzę, jest boom na te kalamitki. Jak wyprzedaż w sklepie RTV AGD albo jakimś innym hiper mega markecie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ale fajnie, zobaczcie, nasi tu byli, a jak dotkniemy kierownicę, to po prostu w środkowej pozycji ona się będzie blokowała. I teraz powtórzę to, moi kochani widzowie, po raz kolejny. Jeśli macie taki motocykl i nie wiecie, nie macie dokumentacji na to, ani potwierdzenia, że łożyska w zwrotnicach, w zawieszeniu dolne, powtarzam, dolne padają, nie były wymieniane, to nie wierzcie w żadne cuda, które powiedzą wam o tym,
że jak nas marujecie to kalamitkami, to przedłużycie ich życie. Nic bardziej mylnego. Nie przedłużycie ich życia, moi drodzy, bo te łożyska, które są tam montowane, mają wadę materiałową. Mają wadę materiałową polegającą na tym, że w bieżniach tych łożysk wałki drążą takie wbicia po prostu. No i nie uchronicie się tym żadnym smarem. To jest wada konstrukcyjna tych łożysk i nic z tym nie zrobicie naprawdę, nic z tym nie zrobicie. Niestety taka jest prawda i choćbyście tam tonę smaru nawalili, to wam nie pomoże. Dobra, moi drodzy, ja jestem teraz na etapie chyba telefonu do klienta i muszę mu powiedzieć, że muszę niestety wyjąć i otworzyć silnik, ponieważ tutaj mam wszystko w porządku, bo tak jak wcześniej powiedziałem, czasem jest tak, że taki sam efekt daje nam uszkodzony wałek rozrządu, ale to są uszkodzone bieżnie, to znaczy te rolki i sam wałek rozrządu i daje podobny efekt, naprawdę. A tutaj mamy, jak można powiedzieć, wszystko w porządku, więc no czeka nas rozebranie silnika, wyjęcie tego silnika z tej ramy i rozebranie tego silnika. Powiem wam, nie lubię tego robić, bo mnie się już żygać chce z tego, bo robię to już po raz kolejny w moim życiu. No ale niestety, ja muszę zarabiać na chleb, a wy chcecie wiedzieć, jak to wszystko w środku wygląda, więc chcę wam to pokazać. I to będzie chyba takie zakończenie pierwszej części tego filmu. Resztę będziemy oglądali w kolejnym odcinku, który musimy nagrać, no bo co tu dużo gadać. No wiem, dzisiaj dużo gadania. Dużo gadania. I jeszcze jedną rzecz tutaj kątem oka zobaczyłem, bo ja jeśli skupiam się na jednej rzeczy, to idę w jedno, ale im głębiej w las, tym kurde ciemniej, tym większe gówno. Patrzcie to. Ja pierdolę. Znaczy, to nie jest nic złego, powiem wam. To nie jest nic złego, bo standardowa trytrytka wytrzymuje naprawdę mocne obciążenia. Możemy sobie trytrytkę zastosować, ale zobaczcie to, co tutaj zastosowano. Rozumiem tutaj, bo tutaj wpada nam zimna woda z chłodnicy, ale tutaj wylatuje nam gorąca woda z chłodnicy. To jest dosyć gruba trytrytka. Ona tu nie powinna nic złego zrobić, no ale na miłość boską, no, nie miał ktoś takiego zacisku, który po prostu, wiecie, no. Tutaj czasami jest ciśnienie do 3 barów, wyobraźcie sobie, bo czasem jeśli zagrzeje się silnik, to ciśnienie naprawdę wzrasta nam w tym układzie chłodzenia. Dlatego mamy takie specjalne korki z takim bezpiecznikiem, który odbija nam i wypuszcza na zewnątrz ze zbiornika wyrównawczego ciecz, albo ona gdzieś tam płynie sobie specjalnym wężykiem, albo po prostu wylatuje na zewnątrz i widzimy to w postaci po prostu płynu chłodniczego na jezdni, na ziemi. No ale gdyby tu się coś stało, no to już znowu stoimy. Motor by momentalnie się zatarł, moi drodzy, bo jeśli jest taki motocykl gorący i on straci ciecz, to przejedziecie górę 2-3 km, no nawet nie 3 km. Kilometr to jest chyba góra i ten silnik stoi, bo zatarłby się z przegrzania. Dobra, moi drodzy, to by był koniec części pierwszej tego filmu, jak wcześniej powiedziałem. Wracamy potem, bo muszę skonsultować z klientem, co dalej.